Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Mamy dzisiaj 6 kwietnia i rozsiewam właśnie drugą dawkę azotu na pszenicę zimą. Tutaj aktualnie jestem na pszenicy Euforii. Tam dalej mam Belisse i reszta pola to jest zeszłoroczny rekordzista, czyli Julius. Chociaż w tym roku nie wygląda najlepiej. Jak na razie Euforia z Belissą jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi wizualnie o właśnie sam kolor i rozkrzewienia. Tutaj mi się troszeczkę zbyt gęsto posiało przez złe pomiary wagi, no ale nie wygląda to aż tak tragicznie. Nie jest też aż tak gęsto, bo na szczęście się nie przekrzewia ta Euforia. Dlatego też czekałem z drugą dawką saletry w tym wypadku, żeby jej nie przekrzewić właśnie. Na pierwszy strzał poszedł standardowo saletrosan 26 w dawce 250 kg. No z tego względu właśnie, że mamy tę formę amonową w większości. No i ta forma nam właśnie nie podziała tak krzewiąco na te rośliny, tylko właśnie będzie sorbowana bardziej w glebie i rośliny będą sobie przez właśnie ten okres odruszenia wegetacji ładnie ją pobierały. Takie jeszcze małe krótkie info. Amazonka idzie na sprzedaż. Będzie właśnie wystawiona gdzieś, nie wiem, może w połowie kwietnia albo w maju. Zależy, czy nowy rozsiewacz przyjdzie na sianie trzeciej dawki na pszenicę. Jeśli nie, to jeszcze będzie musiała stać. Krótkie info, rok 2.5. Talerze nowe z 18 roku, OM1824. Praktycznie krówki, na tych hektarach, co tam chodziło, to można powiedzieć, że jak nowe. Limiter oczywiście, hydrauliczny. No i co? No to więcej, no prosty rozsiewacz. Pojemność 1500. Realnie jeśli chodzi o nawozy takie typu Polifoska, Konkali, to wchodzi spokojnie. Jeśli chodzi o saletrę, to już ciężko. No stan ogólnie bardzo dobry, nic tu nie jest do porobienia. Jak widać, talerze cichutko pracują, nic nie bije. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to pisać. No i lecimy dalej z rozsiewaniem. Tutaj, jak mówiłem, jest pszenica odmiana Belissa, siew z kwalifikatu, dodatkowo Belissa była zaprawiona nawozem wielonasiennym, jak się nie mylę. I tutaj też planowo miało być około 350 roślin na metrze, ale przez te ważenia coś mi tutaj za dużo wyszło, niestety. Trzeba kupić porządną wagę. Niby elektroniczna, ale coś mnie tutaj oszukało. No i na dzień dzisiejszy bym powiedział, że najładniej wygląda ta Belissa. Ładna gęsiutka, zieloniutka. Chorób na razie jako tak nie widać. Właśnie największy problem był z Juliusem, ale sianem po pszenicy prawie weselkowej. Tam trochę już na jesieni rzuciła się septorioza liści. Tutaj jest odmiana Julius. Tutaj właśnie była siana trochę rzadziej. W zeszłym roku ciotkę właśnie też tak gęsto posiałem. I ta odmiana właśnie się dobrze krzewi. Tutaj też planowo miało być około 340-350 sztuk na metrze. Nawet fajnie też obsada tutaj wyszła, nie tak gęsto jak Euforia i Belissa. W zeszłym roku Julius właśnie najlepiej wyszedł, myślę, że 9 z hakiem się tam urodziło z tego Juliuska, dlatego na większości areału pszenicy wrócił. No jak widać, na razie wilgoci jest brud. U nas był problem bardzo z rozsianiem pierwszej dawki nawozu. Najpierw zaczynałem od tak zwanego Kali Power, to jest mieszanka kizerytu z koronkali, chemirolowski produkt.
tutaj zwykle to sieje w połowie lutego, tak śnieg dopiero u nas zszedł jakoś na początku marca, jak widać, no nie obyło się bez sztop kolejnych.